Wprowadzenie świadczenia tak zwanego 500+ na dziecko ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku zazwyczaj nie wprowadza skojarzenia pozytywne, jeżeli chodzi o odbiór tego świadczenia. Natomiast ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na elementy, które mogą spowodować, że to świadczenie stanie się troszeczkę utrapieniem. Dlaczego? Ustawodawca słusznie założył, że te 500+ na każde dziecko powinno być spożytkowane w całości na beneficjenta, czyli właśnie na osobę małoletnią. Natomiast jeżeli dokonać dogłębnej egzegezy treści ustawy, wynika jednoznacznie, że organy nadzoru mają prawo nie przyznać świadczenia lub wypłacone zażądać zwrotu, jeżeli środki, które zostały przeznaczone na wspomożenie wychowania dziecka, nie zostały przeznaczone na nie lub środki te zostały zmarnotrawione. Cóż to znaczy zmarnotrawione? Zmarnotrawione znaczy zostały wydatkowane bez jakiegokolwiek poszanowania pieniądza, czyli w takiej sytuacji na przykład za zmarnotrawienie można uznać kupno samych zabawek, które oczywiście wspomagają wychowanie dziecka, natomiast przez organ kontroli może być uznane jako marnotrawienie. Pytanie, co będzie marnotrawstwem, jak zwykle oddaję pod uwagę organów nadzoru. Natomiast dla Państwa zdecydowanie radzę, aby każdy pieniądz miesięcznie wydatkowany w ramach 500+ był dokumentowany. Ja wiem, że to może być utrapienie dla Państwa, natomiast kiedy organ pomocowy, czyli najczęściej Ośrodek Pomocy Społecznej upoważniony przez marszałka województwa będzie wszczynał kontrolę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że takie świadczenie jest wydatkowane nienależnie, w takiej sytuacji ciężko będzie wskazać, na co poszły kolokwialnie te pieniądze. Dlatego jeżeli Państwo dostajecie 500 zł lub więcej w zależności od liczby posiadanych dzieci albo inaczej od liczby dzieci uprawnionych, tak w takiej sytuacji wystarczy złożyć dokumentację paragon, faktura lub samo oświadczenie na co poszło. Przykładowo zawsze uzasadnione będzie koszty edukacji dziecka, czyli język angielski, poza lekcyjne jakiekolwiek zajęcia, będzie to na pewno nauka gry na pianinie, nauka gry na innym instrumencie, jak również lekcje, jakiekolwiek inne lekcje, które rozwijają pasję dziecka. Natomiast zdecydowanie uczulam na to, żeby te pieniądze nie szły na nic innego, jak tylko i wyłącznie bezpośrednie cele życia dziecka, czyli zupełnie niezasadne będzie to, żeby przeznaczyć te pieniądze na wakacje dla dziecka, które powinniśmy pokrywać z własnej kieszeni. Zdecydowanie mogą być to środki spożywcze dla całej rodziny, ale z dedykacją właśnie dla dziecka i inne usługi i świadczenia, które można udowodnić, że wspomagają proces wychowawczy. Dlatego apeluję, żeby te pieniądze nie były marnotrawione, jak się wyraża ustawa, natomiast najważniejsze jest to, żeby to wydatkowanie było udokumentowane solidnie, czyli żeby odebrać jakiekolwiek argumenty organowi kontroli, że takie świadczenie było zmarnotrawione. Drugą kwestią, którą chciałbym tutaj poruszyć, jest kwestia podmiotowego uprawnienia do odbioru świadczenia. Przypominam i uczulam. Świadczenie 500+ jest wydawane wyłącznie na wniosek rodzica lub osoby uprawnionej do trzymania opieki nad takim dzieckiem. Nie ma przyznania z urzędu, dlatego czym prędzej należy wypełnić taki wniosek. Niektóre banki świadczą takie usługi, że jako pełnomocnicy będą przyjmować za nas wnioski, które będą składane w wybranym urzędzie gminy lub miasta i potem one bezpośrednio przelewane na wskazany przez nas rachunek bankowy. Przy czym jeszcze raz zaznaczam, że świadczenie jest nienależne, jeżeli faktycznie nie sprawujemy pieczy nad dzieckiem i tutaj organy nadzoru, organy zabezpieczenia społecznego mają prawo dochodzić tego, czy rzeczywiście rodzice lub osoby mieniące się opiekunami prawnymi rzeczywiście sprawują faktyczną opiekę nad tymi dziećmi, a te pieniądze są przeznaczone właśnie na nie.